Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie Wiedźmina 3 w trzech różnych lokalizacjach. Pierwsza Bagna z Velen, gdzie właśnie się tutaj znajduje. Później będzie Las Druidów i Nowigrad. O te trzy lokalizacje zostałem poproszony, żeby zrobić taki krótki gameplay. Ustawienia gry już Wam pokazuję. Opcje ustawienia wideo, proszę bardzo, grafika WQHD, czyli 1440p. Ustawienia Iber, czyli najwyższe. I włączone Hairworks z wygładzaniem razy 4. Predefiniowanie ustawienia wysokie. I postprocesy A włączone, HB, AO również. Także wszystko można powiedzieć prawie na maksa, poza właśnie Hairworksami, bo możemy tylko tutaj ustawić, zobaczcie, razy 8. Tak, a mamy razy 4. I platforma testowa. Jest to karta graficzna MSI GTX 1080 Gaming X, niepodkręcona. Tutaj na górze macie jej dane, czyli temperatura, zegary, GPU, pamięci, zużycie pamięci z karty graficznej i oczywiście FPS-y, co bardzo ważne, w lewym górnym rogu. Procesor 6-rdzeniowy 5820K podkręcony na 4,3 GHz i 16 GB RAM-u Kingstona taktowanych 2666 MHz. Także lecimy, pobiegamy sobie po bagnach. Jak na razie granice 60 FPS-ów. Mam nadzieję, że na jakiś tutaj natrafimy mglaki czy też utopce. Cyk. No i co, pusto? Tak. Biegać bez sensu. No okej. Tutaj na pewno coś będzie. Zaraz coś wyskoczy. O, proszę, jest mglak. Ajajaj, za szybko. I utopce są, i mglaki są, proszę. Wszystko jak na zawołanie. Proszę bardzo, przytykliśmy boczki, co? Mglaków nie lubię, bo się chowają z sukiem koty. Come on, come on, come on. Przypieczemy? Proszę bardzo. O kurde. No proszę, spadki do 55, widzicie? Ta mapka daje w tyłek. Ajajaj, ale cię przysmażyłem, koleś. Mówiłeś coś? No, tak też myślałem. Tak też myślałem. Okej. Okay. Jest zdechła krowa. Tutaj. Tam coś jeszcze jest. Dobra, ale słuchajcie. Nie chcę, żeby ten znowu gameplay wyszedł na jakiś strasznie długi. Także teraz przeniesiemy się do Lasu Druidów. Zobaczymy, jak tam wygląda sprawa. Musimy sobie jeszcze tutaj rybkę jakąś ściągnąć, a nie malinki. Jak wygląda sprawa z FPS-ami. No i na sam koniec przetestujemy sobie Nowigrad. Gdzie tu jest ten znacznik? Tutaj jest. Dobra. Chcę wszystko, żeby było na żywo. O, tu. Las Druidów jest na Skellige, tak? Dobra, obozowisko druidów, lecimy. Z koksem. Zegary, jak widać, trzymują się w granicach 1890-1900. Dobra. Ok. Lecimy, 51 FPS, proszę. Gdzie tu są jakieś te krabopająki? Tu coś będzie. I właśnie szukam. No się nastękasz, gościu. Spadek do 46. Wy sobie tutaj... Kurka wodna! Śledźcie te FPS-y, bo ja jestem zajęty. No, chciałem je tutaj... gnojek pajęczynką. Cholera! Przytruł mnie, sukin kot. Tutaj tak zrobimy. Ajajaj, widziałeś? Co teraz? Aż ty suko. Dobra. Tego sobie musimy walnąć. Dobra, temu podziękujemy. Jeszcze mnie zdążył dziabnąć. Sukinko. Chciałbyś, co? Proszę. No, także spadki tutaj były naprawdę dość konkretne, jak widać. Też na to ma wpływ pewnie pora dnia, bo w nocy będą troszeczkę inne FPS-y, w dzień troszeczkę inne. Pytanie to, czy pada, czy nie pada, także no proszę, tutaj jeszcze mamy te gady. Wszystko ma tutaj znaczenie.
Trochę słabo go przypiekłem. Oj, przyleciał jeszcze jeden. Aż mnie zapłał. Truteń. Ojej, alem się zablokował. A nie trafiłem, no. Czy co, mam zbroję, uciekamy, dobra. Uciekamy! Gonią mnie. No, trzeba zjeść sobie cebulki trochę. Jeszcze nie zrezygnował? Idź ci w oko. Tutaj sobie zbierzemy jeszcze mutageny, o właśnie. No dobra, słuchajcie, to teraz dosyć już lasu druidów. Tak mi się wydaje. Teraz polecimy sobie... no tutaj zobaczcie, jak wyjdę już na taką przestrzeń, to wiadomo, klatki idą w górę, prawda? No ale nie jesteśmy w lesie, tak? Tutaj sobie jeszcze pobiegamy, żebyście mieli... Widzieli, jak to wygląda. Okej. Dobra, lecimy do... znacznika. W Nowigradzie nie będzie mi potrzebna. O, się rogniemy. Jasne, że tak. No i co? Dawaj, fiorowaj. No, pięknie. Moc znaku została zwiększona. Chociaż nie wiem po co, bo w Nowigradzie mi to się i tak nie przyda. W Nowigradzie po prostu pobiegamy. Znacznik, tu jest, tak. Dobrze, i teraz lecimy do Nowigradu. Powiedzmy tutaj. Żeby sobie przebiec przez miasto i zobaczymy, jakie FPS-y uzyskamy na tej mapce. Tutaj procesor też ma duże znaczenie. Come on. Dobra, to... Spoko. Spadaj. No dobrze, to biegniemy. Przykładzę sobie gdzieś tu ponaprawiam te moje zbroje, miecze i inne. No właśnie, chcecie zobaczyć. No te granice 70, ponad 70. Zobaczyć mój rysztunek, bo się osoby niektóre pytały o to, żebym pokazał. To mam rysztunek arcymistrzowski. Legendarny, czy tak, arcymistrzowski legendarny wilka. Wszystko dokładnie, łącznie z mieczami. Miecze poulepszane, czy ulepszone, jak to się mówi, nieważne. Łowcy czarownic, dobra. Także lecimy. 73, 79, 76 klatek. Mamy noc, tak? Czy zachód, znaczy noc. Jeszcze nie jest noc, to jest... zachód słońca. Ponad 80 skoczyło. Tararirarara. Tarararara. Okej. Wracaj skąd przyszedł. Siarap. No dobra. I teraz jeszcze taki mały bonusik sobie zrobimy. Polecimy sobie dziś do Velen. Nie, do Białego Sadu, bo w Velen byliśmy na bagnach, no to powiedzmy, że Biały Sad, nie wiem, tutaj gdzieś jakiś pierwszy lepszy znacznik z brzegu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy noc. O, wilk. No z Herroruxami to aż się prosi, żeby tego wilka tutaj przeatakować, żeby zobaczyć, jak on wygląda. No cienios. Tam jest więcej, dobrze, chodźcie. Dobra. Polecimy sobie... Nie wiem, tutaj? No dobra, to tutaj. No te... kurduple. No tak, teraz się teraz... O, wilk. Wilki. Dobra, bo tutaj się już zaczynało robić. Kurka wodna. Dobrze.
się teraz przypierdzieliły do mnie, ale ich nie chcę, bo ja chciałem gdzieś tam pobiec na bardziej otwartą przestrzeń. I znowu się zgubiłem przez nich, no. Chamy. Dobrze. 68 i teraz zrobimy sobie jeszcze inaczej. 71 zrobimy, żeby nastał dzień. Czary, mary, hokus pokus. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Pamiętajcie, że mamy cały czas fireworksy włączone, także tutaj wynik naprawdę moim zdaniem zarąbisty. Powiedziałbym wręcz. To będzie tych klatek pewnie jeszcze więcej, bo nie mamy tyle detali na mapie. O, 75. 77. No i tutaj oczywiście troszeczkę spadnie. Dobra, słuchajcie. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że o to chodziło osobie, która... Ja skurczę źle się przyda, która prosiła mnie o ten materiał, żebym nagrał. Mapki nie bez powodu były wybrane, bo wiadomo, że na tych mapkach często mamy właśnie największe spadki FPS-ów. Dlatego też o to kolega mi poprosił. Dobra, co tu jeszcze? Mam wilka w dzień. Dobrze, to chodź, chodź wilczku. Nawet nie jeden. Hairworksy chcę wam dobrze pokazać. Zobaczcie, no. Jednak jest tutaj. No dobrze, dobrze, dobrze. Wszystko wszystkim, ale ładnie to wygląda. Postaram się bez obróbki wrzucić ten materiał surowy, tak jak nagrywam Shadowplayem. Shadowplay jest o tyle fajny, że tutaj nie rzucam, znaczy nie mam dropów wydajności przy nagrywaniu. Jakoś powinna wyjść całkiem spoko. Mam w ogóle nadzieję, że to się wszystko dobrze, ładnie, pięknie nagrywa. Że będzie słychać mój głos. Że nie robię tego na marne, bo Shadowplayem dawno nie nagrywałem. No proszę bardzo, jakie piękne sierści mają. Wilczki. Dobra. Okej. Okay. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Jak zwykle poproszę was o łapę w górę, jak wam się film podobał. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.